witam serdecznie. Jak chcesz wygrać tego skina, zostaw oczywiście suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać oczywiście hasło konkursowe. No i użyj kodu Croxy, jako osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny guziczek, kod promocyjny i tutaj kodzik Croxy przez 2x. Wpisujesz 5% więcej, do każdej wpłaty ci ją daje i skrzyneczkę na start za free. Zapraszam cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. A my przechodzimy do skrzyneczek widzów. Mamy dzisiaj budżet, no niczego sobie, bo prawie 8 koła, więc myślę, że ten budżet jak najbardziej możemy zainwestować w skrzyneczki od was. Zaczynamy z grubej rury, bo od 200 do 300 szukamy sobie takich skrzynek. No i mamy tutaj Croxy Easy Profit. Jeszcze raz wam tylko przypomnę, wrzucajcie mi proszę na jakby podgląd skrzynki najlepszy możliwy item do trafienia w niej, bo wtedy będę miał łatwiej po prostu zobaczyć, czy skrzynka dana mnie zaciekawi. No a tutaj no, Jezus Maria, w co ja wszedłem, stary? Nie zauważyłem, że to jest 50%, a takie skrzynki, no nie lubimy takich skrzynek, nie? Już lepiej jakieś 35% dać, żeby ten zarobek faktycznie coś dawał, nie? No jak mamy 50-50, no tak naprawdę musimy 4 kosy trafić, żeby z takiej skrzynki wyjść na plus. Tutaj mamy Croxy i jakieś uśmieszki, więc zobaczmy co tu jest. 6% łącznie na Huntsmana Dopplera i Bowiego Gamma Dopplera, więc na ruszt wrzucamy 5 takich skrzynek. No troszkę niestety to otwarcie nas kosztuje, ale liczymy oczywiście na itemy jak najlepsze. No ale no 5 glocków to nie jest to, po co przyszliśmy. No na te gloki 70%, no w teorii 30%. Na każdy możliwy inny item, a nie dostaliśmy dosłownie nic innego. No te dwa kałachy Legiona Nobisa, ale to jest i tak gigantyczny minus, naprawdę. Bardzo duży to jest minus i nie podoba mi się to. Croxy Green Master. No nazwa tutaj bardzo przekonuje. 3% łącznie na kosy. No dobra, no nie sprawdzajmy tego nawet, tylko po prostu wjedźmy w tą skrzynkę i zobaczmy, co nam się uda z niej trafić ciekawego. No jest awupka jedna, poza tym no tak naprawdę nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Ale otwarcie, no 1000 zł na minus, stary, to jest naprawdę... No jestem pod wrażeniem, jak aktualnie wychodzę na minus. No to jest naprawdę, no popłaczę się chyba zaraz. 171 zł, widzę hydrę tutaj, więc na pewno będzie do trafienia. 8% na profit, stary, no dobra, no. No lubię skrzynki procentowe, no wiecie to dobrze, więc tutaj, że tak powiem, no pokusa jest, tak? No niestety nie była chyba tego warta. Zobaczmy jeszcze raz. 2137, stary, to jest znak, wydaje mi się, że dostanie coś. No i patrz, emeczka, welcome to the jungle. I o to chodziło. Jeden drop, który nam ustabilizuje sytuację. 6000 zł, no to nie był przypadek ten balans, stary, nie? Totalnie nie był to przypadek po prostu, nie? No dobra, zastrzyk gotówki bardzo został tutaj, że tak powiem, udany. 15% na 1000 zł, jak mnie mam, ten... okej. No dobra, weźmy sobie 5 takich skrzynek. 15% to tak... Sympatycznie, no mamy jedno, mamy dwie kosy i mamy trzy kosy, stary, i to jest 3000 zł. No powiem tak, no to jest otwarcie, jakiego totalnie się nie spodziewałem wchodząc na tą skrzynkę, nie? Naprawdę sypnęło konkretnie, no jedna już była okej, dwie, wow, w ogóle super. A trzy, no naprawdę czapki z głów. Tutaj mamy 4% z kolei na jakiś item, podejrzewam, fajny. Ojejku. Ojejku, 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 no to jest hiperbestia. Między innymi na tym 1%, no dobra, wiedźmy, ale nie wiem, czy to będzie mądra decyzja. Zobaczymy, przekonam się, nie otworzyłem tej skrzynki ani razu, więc dajmy szansę, tak? Trzeba tutaj dać szansę jak najbardziej skrzyneczce, może na pierwszy rzut oka wygląda nieciekawie, ale za to dropy, no chciałem powiedzieć również nieciekawe, no ale no chyba muszę to odczekać, stary, bo spadła nam hydra. 5000, znaczy nie hydra, fejt, sorry, już mi się mylą te awupy. 5300 zł, no i powiem tak, no w końcu jakiś odcinek z GeForce Insta, gdzie nam jakoś idzie i te skrzynki wasze, no naprawdę
no czuć tą energię, nie? Wiesz o co chodzi, że chcecie dla mnie dobrze, stary. W końcu to od was czuję, bo ostatnie odcinki, no tak, no miałem wrażenie, że no chcecie mi tutaj troszkę oskubać z moich funduszy. No ale dobra, weźmy sobie 300 teraz do 600. Kroks i powitanie, tego chyba nie otwierałem, ale pewnie się zaraz okaże, że otwierałem, no i nawet 18 razy. No dobra, ale co to tak naprawdę jest do trafienia, ty? Bo ja tak otworzyłem na strzała, a nie spojrzałem w sumie. No ten USP kosztuje 500 zł, 600 wyjęliśmy i totalnie nie wiem dlaczego ta skrzynia tyle kosztuje, jak tu nie ma nic fenomenalnego tak naprawdę. I no, 1800 zł, no nie wiem co tu spadło, no ale dobra, iśmy stąd po prostu. 20% mix, okej, nazwa mi się podoba, brzmi zachęcająco. No i to jest skrzynka, jaką lubię, stary, 60% na auga, resztę na itemki jakieś warte uwagi. Więc zobaczmy, zakręćmy sobie i zobaczmy co tutaj dostaniemy. No powtarza się pani prowadzący, no niestety okazało się, że 40% to trochę za mało, ale spokojnie, my się nie poddajemy, dajemy jeszcze jedną szansę. Skrzyneczka nowa, więc podejrzewam, że jakoś niedawno została stworzona i bardzo dobrze, lubicie mi skrzyneczki. Im więcej skrzyneczek, tym bardziej wujek Roko się cieszy, bo ma co otwierać fajnego nam. Tak, no mamy Huntsmana, 1500 tutaj było łącznie. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. No ja wierzę w jakieś mocniejsze, no kolokwialnie mówiąc, pierdolnięcie, tak? Ale póki co 1500, no nie udaje nam się ta sztuka. Co tak naprawdę tutaj oczekujemy? No Good Knife to jest 1000 zł, więc fajnie by było. Tutaj też widzę tysiaczek, ale spada! No Bowie Doppler, no Bowie Doppler! To jest stary, proszę cię, 2100 zł, no i naprawdę, no bardzo sympatycznie, tak? Jeszcze na jakąś tutaj skrzyneczkę. Mamy 30%. No troszkę tych procentóweczek dzisiaj było, więc może odpuśćmy. Kroksi Król tanio 334, no nie wiem czy tak tanio. Tutaj 25% z kolei na profit, 15% na flipa i na rękawiczki 10%. Jest jeden flip. Okej, okay. Zostawiamy go sobie jak najbardziej. Otwórzmy sobie jeszcze raz taką skrzynkę, ile to ma w ogóle itemków, bo chciałbym sobie pójść zaraz na jakiś kontrakcik jeszcze, coś fajnego tutaj wyczarować. No mam rękawiczki, mamy kosę nawet jeszcze, 2000 zł. No naprawdę wow. Idziemy na te kontrakty i wrzucamy te nasze itemki. Ile tu będzie, to jest dobre pytanie. 8000 zł plus 3 koła balansie, no mieliśmy więcej, tak, ale no już nie roztrząsajmy tego. Możemy i tam od 5 do 20 koła nawet dostać. No te kontrakty mnie dymają moc. Patrz ty! Co to za kontrakt, stary? Ej, przysięgam, tyle odcinków, jakby tyle miesięcy. Wydaje mi się, że to w miesiącach już nawet mogę liczyć. Kontrakty totalnie nic mi nie oddawały. Od momentu, jak dwa dni z rzędu trafiłem na kontraktach dwa White Lotusy, to potem nic. No miesiąc co najmniej. Miesiąc, mam wrażenie, jak nie dwa, wszystkie te kontrakty wychodziły na minus. A tutaj 18 koła hołd, stary. I dzięki temu, jak to sprzedamy, mamy 20 koła, 21 prawie w balansie. Nie pamiętam kiedy tutaj miałem na dziwkowskim się, ale to oznacza, że następne odcinki ze skrzyneczek widzów no, będą bardzo ciekawe, więc spuśćcie mi skrzynki i dajcie znać, czy chcecie oczywiście dalszy opening skrzyneczek widzów, a na pewno chcecie dla mnie hasło konkursowe, które brzmi następująco, stary. Napisz, jaką emeczką grasz aktualnie w CS2, o ile oczywiście grasz, czy M4RNS, czy M4A4, do której dzisiaj pięknego hołda udało mi się zdać. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, siemamo!